Wspomniał pan, że Polacy nie powinni mieć żadnych kompleksów wobec Francuzów. To zdanie troszeczkę wywołało tutaj konsternację. No bo uważam, że macie wychowanie i kulturę, która jest na bardzo dużym poziomie. Jest inny problem u was, jest problem więcej organizacji, gdzie troszeczkę wam to brakuje. No i też nie szanujecie się między sobą. A jak to przyjdzie, to mówiąc pomalutku, młodzi ludzie tak jak pan, to na pewno to będzie inaczej i szybko nas dogonicie. Tylko też trzeba, żeby niektórzy ludzie zrozumieli, że dzisiaj mentalność, organizacja i dyscyplina nie jest tak, jak była kiedyś. Dzisiaj młodzi ludzie wiedzą lepiej i lepiej się znają na dużych rzeczach niż ten, co ma 20-30 lat więcej, ponieważ już wy się nawet urodziliście z komputerami w brzuchu, z telefonami przy uchu. Także wszystko wiecie i więcej wiecie. Tylko trzeba wam zostawić i pozwolić, mówiąc, szanować młodych i dać im tę kulturę, żeby się mogli troszeczkę, mówiąc, pozwolić im, żeby powiedzieli co chcą i jak oni chcieli, czy jest dobrze, czy źle. Oczywiście, mówiąc, doświadczenia w życiu się nie kupuje, ale jeżeli te doświadczenie, co oni mają, wam dadzą i wy zaczniecie troszeczkę mieć inną koncepcję tego życia, bo więcej jeździcie, wszystko widzicie, wszystko jest inne, jestem pewien, że możecie coś zrobić bardzo szybkiego i bardzo dobrego. A jeżeli mamy wyjeżdżać gdzieś, to chyba najlepiej do Francji, żeby skopiować stamtąd tamtejszy system szkolenia. No, nie wiem, czy tylko Francja. Naprawdę Francję, ja znam troszeczkę Europę i mówiąc świat, bo przy moim zawodzie dużo jeździłem, ale przyznam, że jednak Francja jest krajem, który ma bardzo ładną kulturę, dobre wychowanie, no i bardzo dużo ludzi jest zazdrosny o Francję. Ale zazdrość to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że można też bardzo szybko zrobić rzeczy, nawet poprawić błędy, które, bo każdy robi błędy. Tylko Francja to jest jedna rzecz, a tu uważam, że jest inna rzecz i trzeba zaadaptować każdą kulturę do każdej mentalności jak najszybciej. I to jest, uważam, bardzo ważne. Powiedział pan również kontrowersyjne zdanie, że właściwie zakwestionował pan troszeczkę wypowiedź trenera z Osasuny Pampeluna o koszty prowadzenia szkółki, bo to są niebagatelne kwoty. Czy rzeczywiście szkolenie młodzieży się opłaca? Żałuję troszeczkę, że nie mogliśmy rozmawiać o tym podczas tego zjazdu i nikt nie pyta się o te sprawy. Jak jest się prezesem klubu, przede wszystkim klubu takiego jak Nantes, gdzie legenda, historia jest bardzo długa, nie można sobie pozwolić, żeby robić byle co. Także to wychowanie, ta koncepcja tej piłki nożnej musi zostać, a żeby ona została, trzeba zaadaptować do nowego życia, do nowej ekonomii. Piłka dzisiaj, piłkarz nie będzie taki sam jak kiedyś. Dzisiaj jest sport, piłka, ale też biznes, marketing, bardzo dużego marketingu. Dzisiaj na przykład, tak żeby tak mniej więcej powiedziałem, 40-50% budżetu jest od telewizji we Francji na pierwszej ligowej lidze dla każdego klubu. Później jest marketing, później jest sponsoring. No ale też my wydajemy mniej więcej 12-13% budżet na młodych ludzi, gdzie nas kosztuje mniej więcej 8 milionów. I z tego trzeba sobie dać sprawę. 8 milionów, żeby klub zapłacił i żeby żadny zawodnik nie wyszedł, to jest niemożliwe dalej tak żyć, bo nie jest, żeby powiedzieć, a tu jest szkoła, dobrze wychowujemy, dobrze w piłkę, dobra taktykę, no i później 18-19 lat, jest przez 4-5 lat i nie gra nawet, mówiąc w zawodowym klubie, to jest niedobra kalkulacja. Mhm. Żeby to wszystko się opłacało, ilu piłkarzy z danego rocznika musi trafić do pierwszej drużyny? Ja uważam, że u nas w Nantes na przykład, nie tylko w Nantes, ale na przykład gdzie indziej, jest za dużo piłkarzy młodych. Ta szkoła jest za duża. Dlaczego jest za duża? Ona była dobra 10 lat temu, ale dzisiaj nie jest dobra, ponieważ uważam, że mentalność młodych piłkarzy, nawet rodziców, nie jest taka sama. Wszyscy marzą, żeby być Pele albo Eusebio albo inni.
dobrych piłkarzy, także trzeba troszeczkę nie wziąć, żeby było ich dużo, a żeby był dobry gatunek. I wziąć tylko dobry gatunek. Uważam, że 80% co roku powinno być zawodowcem, wyjść ostatniego roku 18-19 powinien podpisać i przynajmniej z tych 80%, gdzie jest mniej więcej 15 graczy czy 16, tych 15 graczy przynajmniej 3-4 powinno grać w pierwszej lidze. W jakim stopniu korzystacie ze scoutingu, jeżeli chodzi o tych młodych piłkarzy? Czy to są piłkarze pochodzący tylko i wyłącznie z regionu, czy również z innych części Francji, czy z innych krajów? Oczywiście nie można tylko być zadowolony z części tej Francji, gdzie jesteśmy, tylko Atlantyku, ale trzeba patrzeć się na Francję i nie tylko na Francję, na Europę i też w innych państwach. Dlatego uważam, żeby to dalej wszystko poszło lepiej, dostosować do tej nowej mentalności, do tej nowej kultury, do ekonomii też, trzeba iść dalej i trzeba otworzyć ewentualnie, żeby dalej mieć tą szkołę i nie mieć ich 70-80 chłopaków, tylko może mieć tylko 40 i ewentualnie założyć centrum, akademię w Afryce, dlaczego nie w Polsce, w Azji, w Ameryce, żeby ewentualnie wziąć co roku 2-3 najlepszych i wziąć i dać ich do Nantes, gdzie będą gdzieś koło 17-18 lat na pewno będą piłkarzami zawodowymi. Swego czasu jeszcze będąc w Lausanne Sports miał pan Marcina Kuźbę, chciał pan sprowadzić Grzegorza Wędzyńskiego. Teraz trudno się dopatrzyć Polaka w barwach FC Nantes. Z czego to wynika? No muszą być dobrzy. Jak będą dobrzy, nie będzie żadnego problemu. A? Czyli brakuje polskim piłkarzom przede wszystkim umiejętności. Ja uważam, że piłkarze polscy mają na pewno kulturę piłkarską, ale brakuje im niektórych rzeczy. Bardzo dużo uważam, że nie pracowaliśmy podczas kilku lat, może jedna, dwie generacje. W ogóle pracowaliśmy technicznie, pracowaliśmy przede wszystkim fizycznie, wybieraliśmy chłopaków, którzy wysoko wyglądają, są wysocy, fizyczni i tak dalej. To nie jest wszystko w piłce. Zobaczcie, dzisiaj w dużych klubach bardzo wysokich są chłopacy, mają 1,65 m, 1,60 m. Ich są bardzo szybcy i dynamiczni i techniczni. Także szkoda, że na to tylko zainteresowaliśmy się tym. To może też fizjonomia, też mówiąc Polaków jest taka, ale na tym trzeba się bardzo dobrze zastanowić i przede wszystkim zmienić troszeczkę ten system.